Limitowana edycja, tylko dzisiaj zamawiając płytę Kamerzysty, opaska o wartości 15 zł gratis. Zamówisz teraz na kamerzysta.store. Link w opisie. Te modelki zrobią wszystko, by na chwilę stanąć blisko. Dżem dobry wszystkim, dżem dobry Mariuszku, co w dzisiejszym odcinku robimy, czemu masz taką skrzywioną weź minę? Tak blisko tej kamery nie podchodź. Robalu ty, obrzydliwy, śmierdzący ty, niedobry. Dzisiaj, w dzisiejszym odcinku wszyscy będą udawać mnie, czyli dredziarze. Ale czemu masz mop na głowie? Więc dredy. To nie są dredy. Trochę śmierdzą, bo ich nie myję. Ale on by się tego nigdy nie przyznał, bo ty jest dredziarz. Wszyscy będziemy udawać dredziarza, zaraz pójdziemy do niego do pokoju. Tak, on jeszcze śpi. Także ukradniemy mu wszystkie opaski. Karina właśnie przygotowuje tutaj, jak to się nazywa? Mopa. Perukę. Perukę, tak? Też będziesz udawać dredziarza? Tak. A ty byś musiała jakoś te włosy zakryć. Tak? W szkole się na łyso. O, idealnie! Takie poświęcenie dla kanału. Dobra, pokaż, gdzie jest czerwony przycisk. Tu. Nie. Tu. Na dredach. Pokaż dreda. Tu. Nie, tutaj. Na tych dredach jest czerwony przycisk. Na tych dredach. Tu. No. Zostawcie go tu. Nie. Nie zostawiajcie wcale, no. Nie, no. Jak nie zostawiajcie? Jak nie zostawiajcie suba? Zostawcie suba! A nie, oglądacie filmy, zostawcie suba! Tutaj macie suba! Na dredach macie! Tutaj! Dobra, w każdym razie zaraz przychodzimy do dredziarza. Zróbcie mi również perukę, bo ja również będę udawać dredziarza. Tak, też robimy oczywiście. Jeszcze trzeba tatuaż pierdzielną tutaj. No to dawaj. Dobra, robimy ci kreski. Znaczy ten, tatuaże. Diamenciki to mają być. No, będą diamenty. Ja tu masz wzór. Będą diamenty. Aż takie duże chcesz. No to dobra. No, żebyś nie miał czegoś innego pod okiem zaraz z kamusia. Myślę, że... Ja wtedy talent plastyczny ewidentnie. Oj, chyba nie. Podobne? Może ja się tym zajmę, co? Adix zawsze dobrze robi. No może ty się tym zajmiesz, bo ty najlepiej umiesz tak takimi rzeczami się zajmować. Mariusz? Ale co ty nagrywasz? Czekaj. Co ty nagrywasz? Tak lepiej. I opaska wszystko zakryje, nie? Gdzie mam opaskę? No u dreda, ale to spokojnie, jak będziemy wchodzić po rzeczy, jak wejdziemy po wszystko, to wtedy wejdziemy po opaskę, żeby nie robić przypału. I od razu on się obudzi, będzie 5 dredów. Pasują ci. Odejdź. Byś mógł taką ameryczkę. Ale ty jeszcze nie udajemy. Nie? Jeszcze nie, no spokojnie, wszyscy muszą się przebrać. Ty jak Kleopatra wyglądasz. Kyszkę? Nie, no ty wielka wyglądasz jak chora psychicznie, to... Wiele powiedz kyszkę. Ej, ale ludzie z nas nienawidzą, jak będziemy wszyscy dzisiaj tacy jak dredziarz. No Jezu. Ameryczka na salonach! Witam Państwa bardzo serdecznie i zniszczymy dzisiaj temu robalowi, najgorszemu kamerzyście, marginesowi, będzie się dzisiaj odbijać od ścian, zniszczymy mu cały dzień. Trzeba zrobić tutaj Ameryczkę, zaraz bierzemy jakieś chrupki. I Kleopatra, co tam? Ogólnie to brodactwo, robactwo najgorsze w tym domu. Ja muszę przebywać z tymi robalami i ja po prostu nie wiem, Jolka cały czas coś po prostu chce, brzydzę się nią, tak się nią po prostu brzydzę, że aż mi się chce żygać i no co no, co ja mogę więcej? To jest mój dom, ja jestem bez jazdy i no. Ameryczka, szkyszkę i mam fajne dredy. Najgorsze jest to, że dredziarz jest tak fajny, znaczy fajny, no nie można go podrobić. To jest najgorsze w tym wszystkim, bo on jest tak specyficzny. No on jest dziwny, no. Po prostu. No, także ja mam problem na przykład. Pustwo tutaj, pustwo. O co za to zakłamane. Widzisz jakie tych grubali? Widzę te robale, masakry. Obrzydliwe. Wstydzę się, że muszę przybywać z takimi ludźmi. Wstydzę się tego. Psują mi wizerunek, psują mu wizerunek. Widzicie się już, trzeba iść za jego pożeczy. Chodźcie, wyjdziemy z pokoju i zrobimy burdel. Kuszka, kuszka. Gdzie on ma tutaj? Czekaj, powyśmiemy. Kuszka! Dawaj! Kuszka! Ameryczka! Robalu, wstawaj. Najgorszy. Robalu, najgorszy. Czemu wy największy poziom wstydu, największy poziom wstydu. Jak tak? No nie! Co wy macie na głowie?
kurde! Co ty robisz? Co ty robalu będziesz robić? Co ty robalu? Niszczycie mój wizerunek! Robalu, najgorszy, chcesz do mnie mówić? Nie mów do mnie, ja tutaj mam... Ściągaj to natychmiast! Sam to ściągaj! Dobra, jak przy mnie jesteś, to nie oddychasz, nie oddychasz w ogóle! Nie oddychasz, wieśniaku najgorszy! Czemu do mnie mówisz, czemu jesteś taki smutny? No nie, no tak nie będzie, no! Natychmiast! Ameryczne! Tak nie będzie! Wypadz to! Albo to ściągasz! Wypadz to, tak nie albo będzie! Albo założysz to dobrze! Ja mam własny styl i chodzę jak chcesz! Ale ja będę! Jaś Ameryka! Ja mam śluzera! Nara pod rubą, nie? Ty śmiesz do mnie mówić? To ty mnie podrabiasz na około i ty wszyscy ściągaj to! Tak się nie zakłada ty nawet tego! Ty obrzydliwy robalu, ty śmiesz do mnie mówić? Ty śmiesz do mnie mówić? A ty śmiesz do mnie mówić? A ty śmiesz do mnie mówić takie rzeczy? Najgorsze rzeczy, takie najgorsze! Takie najgorsze? Jesteś nienormalny! Sam jesteś nienormalny! Idę sobie zjeść płatki teraz! Nie macie prawa nawet płacić! Wszyscy jesteście nienormalni, wszyscy jesteście nienormalni! Największy to są... Ale po drugie... Trafił! Co się na mnie kłasz? Ty się zrobisz, robalu, ty mnie popychasz! Dobra, nie podchodź do mnie nawet, robalu! Stoisz mi na drodze? Jak idę? Wieśniaki! Wy się szlajacie, najgorsze nie wychodzą! Wieśniaki najgorsze! Podchodzą i się plątają pod nogami, przeszkadzają najgorsze! Weź ściągaj, to są moje! A ty co z tą kamerą? Też się przebrałeś? Co masz? Dobra, jak jesteś przy mnie, to nie oddychasz, nie mówisz nic! Robalu! Wstyd mi przynosisz. Jak myślicie, wkurzył się? Pewnie tak. Ty Wielka, w sumie wyglądasz jak dziewczyna drdziarza teraz. Mi się wydaje, że się nie wkurzył, jednak chyba humor mu tylko poprawiliśmy tym, więc wydaje mi się, że powinniśmy go zacząć wkurzyć. Nie, no wkurzył się. Nie, troszeczkę się wkurzył. Nie, na pewno ktoś go próbuje podrobić. Nie, na pewno się wkurzył, dlatego że mociuchy zabraliśmy, ale tak to wydaje mi się, że nie. Moja opaska na twoim brudnym czole? Nie. Ja chcę wiedzieć, co tu się dzieje. Czemu dotykacie moich własności? Czemu staracie się mnie podrobić? Mnie się nie podrabia. Ale ja tobie nie muszę odpowiadać. Ja nie muszę tobie odpowiadać. Ja jestem wyżej, ty jesteś robalu tam. Tam, tu, tam jest robal, tam. Ubić robala, tu! Ubiję! Co my mamy robić? Zostaw to! Ty robalu, ty! Ty najgorszy, śmierdzący, ty śmierdząca! Ty śmierdząca krowo! Błon! Błon! Bo zaraz się od ściany odbijesz! Od ściany się odbijesz! Odbijesz się! Będziesz latać! Latać będziesz! Ameryczka ma... Ty robalu, ty! Obrzydliwiec do mnie podszedł! Robal najgorszy! Chciał ze mną rozmawiać! Chciał ze mną... Widzieliście to w ogóle? Jakim prawem w ogóle podchodzi do mnie? Do dziedzicznego! Brudne to podobno! Obrzydliwstwo! Obrzydliwe robactwo! Ty pan oszysz po moim domu! Wyjdźcie, to jest mój dom! Nic tam w ogóle! Ale to jest już... To... Nie dotykaj mnie! To jest już przesada! Najgorszy! No jeszcze was rozumiem, że wychodzicie w moich rzeczach, ale ty? Najgorszy robalu, przebrzydły, brudny? Ty jesteś nosisz moje koszulki? Robale, nie mów do mnie! Nie mów do mnie! Ściągaj to natychmiast! Bo ty nie możesz! Nie dotykaj moich rzeczy! Wy możecie, ona nie! Proszę, jeśli chcecie być w moim teamie, Ameryczko... Ty robalu, to jeżeli ty chcesz nie, być w moim teamie! W moim teamie jeśli ty robalu chcesz być w teamie Ameryka... Mój team, co ty? Robalu, ty! Jeżeli chcesz być w teamie Ameryka, to musisz się posłuchać Dredziastego, a nie podróby! Nie się posłuchać, dlatego Dredziastego. Proszę bardzo, ściągasz to prawdziwego... Prawdziwego Dredziastego, tu, widzisz? Proszę mnie nie ściągnąć z niej koszulkę. Ty podrubo, będziesz mi mówić, co ja mam robić? Czemu chodzisz z plecakiem, w którym nic nie ma w środku? A co się w ogóle interesuje? Szkoszka Ameryczka! A jak się chodzi w Ameryce? Pusty plecak, ewentualnie Forza. Albo woda. Co się tak cieszy? Plecak pełny. Bo Dredziasz nie ma forsy! Szkasz, kasz, kasz! Czemu kasy w środku nie ma? Bo Dredziasz tylko udajesz! Kasz, 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 że ma forsę! Proszę tak nie mówić! A bo co? Bo co? Nic nie udaje, ja mam serio forsę! Kamerzysta! Kamerzysta, dawaj właśnie! Pieniądze. Dawaj pieniądze! Się nie wypłacisz za takie... Nie dasz mi pieniędzy. Za niesławienie mogę cię oskarżyć! Nie dasz mogę mi cię oskarżyć za takie oszustwa! Kasz, 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 to proces do Ameryki wysyłaj! Nie dasz mi pieniędzy, to jesteś chyba 300 nie dasz to naprawdę! Zgadaj sobie najgorsze! Zniesławienie totalne! Jesteście wielkimi, chodzącymi fejami! Dobrze, wyjdź stąd, człowieku! Co? Obraził się? Chyba się obraził. Ale przejdzie mu się. Wydaje, że nawet mu się trochę to zaczyna podobać. Może, że tyle tutaj dredziastych chodzi po domu. Lecz nie musisz udawać.
Rozmazałeś to po grubo najgorsze. Jest jedyny prawdziwy dredziasty. Jedyny. Dobra. Ty wczułeś za bardzo, chciałbyś być dredziarzem? Ja już jestem dredziarzem. Co tam w tu najgorszy, Wiolka? Weź mnie w ogóle jak nie. Jak ja patrzę na ciebie, jak to ty się... w ogóle możesz do mnie w ogóle mówić? Ty obrzydliwa, ty. Wynoś się z mojego domu. Co ty do mnie mówisz? Wynoś się z mojego domu. Nie mów do mnie. Idź mi coś przynieść, O Boże, co za poziom, widziałeś to? Widziałeś, jaka patologia w tym domu się szerzy? Nagrałeś to? Wszystko jest nagrane, Śmierdzi, z tym kundlem łazi cały czas. Obrzydliwa, najgorsza brudaska. Patrz na nią, patrz. Próbuje udawać. Nie patrz się na mnie, próbuje mnie udawać, widzisz? Próbuje mnie udawać, ale nie idzie jej, nie wychodzi w ogóle. Dredziasty jest tylko jeden, nie da się go podrobić, Ty nie miałeś do czynienia z Ameryką, bo ty jesteś z Polski. Ty tutaj, robalu, tak, widzicie, jak kurde robala z lud. Jak taką najgorszą, najniższy krawężnik społeczny, jak takie gówno od tym kutem. Jedną śmierdzi. Ja patrzę na ciebie. Jedną śmierdzi. Na te twoje podróby, te co nosisz, te najgorsze podróby. To fejurem, bo ty jesteś najgorszy, brudny. Fejur, w którym podłogę trzeba być. Nie mów do mnie! Nie mów do mnie! Odejdź! Co podchodź? Co? Do dredziastego, co? Wynocha! Ty mówisz, jakie mam cudze się zachowywać! Brudasty najgorsze! Zoe, patrz, siedzi, moje łóżko zajął! Brudas! Podrabianie! Najgorszy podrabianie! Najgorszy podrabianie. Czy masz jakieś prawo do mnie coś mówić? Ty masz jakieś prawo mnie podrobić? Ty masz jakieś prawo w ogóle tutaj do mnie podejść? Znowu. Wypadź stąd! Moja opaska na twoim brudnym czole znowu. Znowu. Najgorsze! Ty mi będziesz mówić? Jak ty będziesz w tym wyglądał? To jest na ciebie za małe! Ty mi będziesz mówić? Co jest za małe, a co za duże? Tak, to jest Ameryczka! Ameryczka! Ty pajacu! Ty podrubo! Wybierz! Śmiesz tak mówić? Do końca! Podrubo będzie mi mówić, jak ja mam się zachowywać! Widziałeś jak wygląda ty? Widziałeś jak wygląda Ameryka? Nie widziałeś! Nie widziałeś! Prowokuje mnie! No bo nie widziałeś, taka prawda! Nie widziałeś! Nie widziałeś jak wygląda Ameryka! Prawdziwa polska Ameryka! W prawdziwej Polski! Polska Ameryka, nie to co wy robale najgorsze! Polskiej dystrybucji! Obrzydliwe! Obrzydliwcu najgorszy! Chodź! Nie Maja. Będziemy pokazywać tego pospólstwa! Będę dyskutować z Nisiną! Tragedia! No dobra, sytuacja wygląda tak, że jestem w stanie podrobić jego zachowanie tak w 80-90%, ale to nie jest wystarczające dla niego. Mi się wydaje, że po prostu papugujmy go. A czy on jest teraz? U góry. Pokoju siebie? Tak. Ja bym wiecie co zrobił? Chwila chodzi, połączył się z głośnikami i imprezkę sobie byśmy zrobili. Nie, bym zrobił papugowanie go. Papugowanie go w 100%. To co on robi, on będzie jeść płatki i my wszyscy jemy płatki. A ja robię coś takiego w tym swoim pokoju teraz, gdzie powinien być sam? To też mamy to robić? Wszystko. Ciepłe fu! Na słońcu się grzało! Kto nie chowa browarów? A do lodówki trzeba było, a nie takie ciepłe! Ciepłe najgorsze! Brudne! Fu! Nie wchodzę dzisiaj tutaj! Czemu piwo jest ciepłe? Na dworze tak na gorącym słońcu! Kto nie chowa w ogóle? Miało być zimne, a jest ciepłe! Czemu woda jest brudna w jacuzzi? Brudne jest niewymienione! Czemu? Ja nie mogę! Ja nie wytrzymam! Dobra. Ja tak nie mogę, nie? Ja idę do toalety! Nie! Nie wejdziesz tu ze mną! Naśladujesz mnie przez cały dzień! Jeśli chcesz chodzić, to musisz tak jak ja! Ja chciałem tylko siku zrobić! Ale ja chcę się załatwić! No nie! Czemu mnie dotykasz?
No nie przeszkadzaj mi! No nie przeszkadzaj mi! Jak ja myję ręce, to ja myję ręce! A nie ty! Myjesz ręce! Znowu ktoś dzwoni, no! Przestań do mnie dzwonić! Przestań do mnie dzwonić, no! Nie ma! Nie ma! Dzwonią, dzwonią, męczą na każdym kroku! Ja muszę się napić. Czemu nie ma czystych? Czemu nie ma czystych misek? Karinka, no! Karinka, no! Ja nie będę sobie robił w plastikowej, ja w plastikowej nie jem! Ja w plastikowych nie jadam! Czemu mnie podrabiacie? Czemu mnie podrabiacie, no? Czemu za mną chodzisz, no? Czemu? Czemu to robisz? Umyj mi! Umyj mi! Masz mi umyć! Nie, no zrobię sobie sam, plastikowym! Plastikowym! Czemu? Przestań! No. Przestań, no! Przestań! Nie mam mleka? Dobra jest. Zostaw! Łapy! Nie dotykaj! Płateczki chciałem sobie zrobić normalnie. Normalnie, jak człowiek normalny. Jak człowiek. Nie ma łyżeczek. Czemu nie ma łyżeczek? Widać, że nie będę jadł. Jak to myślę normalnie. Myć też nie będę. Myć też nie będę. Co ja mam teraz zrobić? Co ja mam teraz zrobić? Proszę, proszę cię zostaw, to nie dotykaj tego. Trochę odpuściliśmy, bo Dredziarz się mega, ale to mega wkurzył, dlatego zrobiliśmy sobie przerwę, ale zaraz wracamy do tego. No cóż, no wydaje mi się, że ja chyba najlepiej podrabiam Dredziarza. W zasadzie mi się wydaje, że tak podrabiam Dredziarza w 80%. 80-90% za dużo powtarzam, bo też nie pamiętam każdego słowa, które on mówi, więc jest za dużo powtarzania, ale mimo wszystko wydaje mi się, że właśnie ja najlepiej podrabiam Dredziarza. Nie jest zresztą ciężko podrobić Dredziarza, nie jest taki przewidywalny, tylko ma takie głupie teksty, ale nie wszystkie głupie teksty po prostu pamiętam. W każdym razie troszeczkę odpuściliśmy, żeby zaraz zaatakować znowu. Wydaje mi się, że już nie będziemy teraz wszyscy tego robić, dlatego pozwoliłem Mariuszowi i trenerowi pojechać na trening, a my po prostu będziemy się to delikatniej zrobić, bo już jest taka nieprzyjemna atmosfera. On już jest za bardzo zdenerwowany, tak mi się wydaje. Karinka, ubieraj się i zaczynaj z Dredziarzem, bo Dredziarz już się uspokoił. Ale co mam z nim zacząć? Nie wiem, weź tak, zacznij go wyrywać, tak jak on wyrywa. A ja zawsze laski. Jak on wyrywa? Powiedz mi. Nie wiem, wiesz? Trzeba byłoby obejrzeć jakiś film. Na jakim filmie on wyrywał laskę? Ostatnio. Takiego pozera zgrywa. Powiedz, że to twoja chata. No dobra. Mała, to jest moja chata. Jestem zajebisty, bogaty, super. Moje dredy pachną. Američka. On tak nie mówi, bo by pomychała dziewczyna i by uciekła. Tam Dredziasta, chodź. Obudź się, kurwa. Chodź, zobaczysz, jaką mam zajebistą chatę. Kurwa, Ameryczka, szkyszky. Zobaczysz, po prostu przeżyjesz ze mną takie niesamowite momenty. No, mała, wstawaj, kurwa. No, zobacz na te dredy. Zobacz, widziałaś kiedyś takie dredy? Zobacz na te dredy. Ja wiem. Mała, Ameryczka, chodź, zjemy płatki. Chodź szybko, chodź, zjemy płatki. Płatki, Nesquika, Ameryczka, chodź. Idziemy płatki, pokażę ci chat. Do sauny, jacuzzi! Idziemy do jacuzzi. Gorąca woda, palma, drinki, Ameryczka. Bo ty chcesz mnie włożyć tam. No mama, no co ty, no? Chcesz mnie zamknąć na dworzu i mnie nie wpuścić do domu, ja nie chcę tam. No jak nie, no mała, pokażę ci dom, pójdziemy na jacuzzi. Nie. No chodź. Proszę, nie. No chodź. Karinka, nie. Taka Karinka, jest jestem dredziasty. Będziemy się kąpać w tym jacuzzi, a nie jak te brudasy, robale śmierdzące. Daj mi się położyć. Daj mi się plaży na wieczorem. Chodź. Przestań, ja spałam sobie. Chodź. Zamkniesz, tak? Zostaniesz moją warszawską kocicą. Chodź. Nie dzisiaj. Chodź. Nie zamykaj tego. Chodź, popuskamy się razem. Zobaczcie, jak będzie nam przyjemnie. We dwoje ale stworzymy zimno mi jest. To, co w pojedynkę byśmy nie zimno stworzyli. Jest. Chodź. Otwór. Nie. Odpalimy jacuzzi. Nie, to później. Browarek, jeden, browarek, drugi, cała noc nasza! Dzisiaj, nie dzisiaj. Jak nie dzisiaj? Idziemy do sauny, no chodź, pokażę ci saunę. Nie bądź taka wstydliwa, mała. Nie, do jacuzzi dawaj go. Do jacuzzi! Czyż ty kochasz jacuzzi? To jest taka Ameryczka! Dredziasta! No idę, no wyślam naszą
warszawską, ona ucieka. No, ci co? Co mam, że jednak cię puszczę. Dobra, ja dopiero co wstałem, nie wiem o co chodzi. Koniec tych żartów. Nie będzie Ameryczka! Do góry, idziemy, ciągnij go. Nie będzie żadnych jacuzzi, żadnego jacuzzi. Nie będzie żadnej sauny, koniec tych żartów. Nie ma takiej opcji. Jezu, co wy ze mną robicie? Co wy ze mną? Oła! Nie dotykaj mnie! Jesteś niepoważna jakaś? To do pokoju i koniec. No, oła! Aż mu coś strzeliło. Kości aż strzelają mi z ręki. Nie ma takiej opcji, koniec jest. Nie rozumiecie czegoś? Dopiero co wstałem, nie wiem o co wam chodzi. Patrzcie o Maryi, zobacz. Wake up tu. Dobra, chodź, jak jest. O Jezu, pa! Już się rzucił. Zabijesz go. Zabijesz Robala. Ma jakąś chcicę, wypierdalaj. Da, tak się traktuje. Kim on jest? Dajcie mi spać. Dobra, Piotrze, chodź. Nie będzie żadnego jacuzzi, bo na to nie zasługujecie i nie będziecie zasługiwać. Nie macie nawet żadnej szansy. Nie będzie żadnego jacuzzi, nie zasługujecie na to. Ty to tym jacuzzi, bardziej, bo... ty wypadł, odejdź ode mnie. Brudas, nie umyjcie. Chcę wam się go dalej robić, bo już się odechciało. Nie wiem, co mam robić. No jak nie wiem, co? Muszę nas niż jego. Robić 30, no nie da się, no. Ty to najlepiej robisz. Zrób ty. Ja pod szybka ręka trzyma kamerę, albo ja, a ty to załatwisz tam, że wiesz. A udali się nie kapnął? No kapnął się już dawno, tylko on wie, że go udajemy, tylko no co ma zrobić? Ty to musisz zacząć robić. Nie ma wyboru. No dobra, ostatni ja. I tak. Jak mi się nie uda, to co się poddaje. To teraz jakby udawać, że on jest kamerzystą. Kamerzysta, wstawaj! Wstawaj, kamerzysta! Kamerzysta, wstawaj! Wstawaj, kamerzysta, wstawaj! Musimy jechać na szmulę, bo to kumco i pistol! On by mi zrobił, toko! 10 na 10, taka torpeda! Musisz mnie stawić do Warszawy! Ole by mi ją zrobił, Jezu, widziałaś takie taka dobra! Taka dobra sumia, chcesz zobaczyć? Chcesz zobaczyć kamerzysta! 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 Chcesz zobaczyć taką sumię? Poczekaj, no! Kamerzysta! Zobacz go! Dobra, zabijesz mnie do Warszawy? Nienawidzę! 10 na 10! Taka sunia, taka sunia! Kamerzysta, proszę cię, kamerzysta! Tyr! Ty gnoju, ty! Zawsze mnie tak! Najgorszy. Traktujesz mnie tak źle! Ja tutaj zęby zezarłem! Zęby na ten kanał! Zęby, całe zęby zezarłem na ten kanał zasrany! A ty w ogóle tego nie doceniasz! Nic! Rzucisz mnie, jak leżę, nic! Do dupy miałeś mnie zabić! Jak się zachowujesz? Do dupy! Do eskortki miałeś mnie zabić! I nie zawiozłeś! Na burdę miałeś mnie zabić! I nie zawiozłeś! I nie zawiózł! Taki jest właśnie! I tak było i nie zawiózł! Ty najgorszy! Umyj się! Weź mnie nawet nie denerwuj, człowieku! Bo to jest prawda! Umyj się! Tak się zachowuje kamerzysta! Śmierdzisz! Najgorszy Robalu! Koniec! Kończymy ten Biedronce powinieneś... pracować. Ja naprawdę nie mam siły, bo ja jesteś sobie spałem. Nikim. Ja nawet nie mam na to siły. Kończ ten. Ty! Gdzie ty jesteś? Ja nie będę w swoim odcinku kończyć, kurwa! Masz kończyć. Debilizmy nagrywasz. Masz to skończyć. Debilizmy w internecie. Masz to skończyć. Najgorszy debilizm. Taki jesteś cwany. Wstyd mi za ten kanał i za was wszystkich. Mi wstyd. Taki był cwany. Wstyd mi za was wszystkich. Niech kończy film. Brugacy. Niech kończy film. Nie pokazacie. Pokażcie swoją prawdziwą upokorzę. To jest twoja prawdziwa, tak, ja umywam rączki, kamerzysta, tak? Umywaj, tak prawda wyjdzie o tobie. Taka prawda, dlatego proszę teraz zakończyć film. Słyszysz mój głos? Co ja przez ciebie muszę przeżywać? Zdarłem gardło dzisiaj na tym filmie przez wasze idiotyczne zachowanie. Masz zakończyć. Nie nagrywaj tego! Nie nagrywaj mnie! Masz mi zapłacić, jak mnie chcesz nagrywać. No i zapłacicie. I to srogo zapłacicie. Kończę ten film. Do widzenia.